zapraszam dzisiaj na lekcję na temat klasyki literatury świadomej. Chciałabym dzisiaj omówić książkę noszącą tytuł Wielki Gatsby, której autorem jest Francis Scott Fitzgerald, amerykański pisarz z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Książkę na pewno warto przeczytać z kilku względów. Myślę, że ciekawy jest tutaj gatunek, który chciałabym pokrótce omówić. Ciekawa jest historia, niezwykła jest kreacja bohaterów, no i sama problematyka. Zacznijmy od tego, że jest to mikropowieść. Pokrótce powiem, to jest oczywiście moje własne, subiektywne zdanie. Wszystko, co tutaj mówię, wykreowałam sama wymyśliłam i nigdzie nie wyczytałam, więc być może się mylę. Według mnie Wielki Gatsby jest mikropowieścią, czyli gatunkiem, który leży na pograniczu powieści i opowiadania. Można go nazwać dłuższym opowiadaniem albo krótszą powieścią. W przypadku polskiej literatury mamy takie przykłady jak Wierna rzeka Stefana Żeromskiego czy Zabicie ciotki Andrzeja Bursy. Przejdę może teraz do samej historii. Historia dotyczy niespełnionej miłości ubogiego młodego człowieka do bogatej, pięknej kobiety. A więc Jay Gatsby, tytułowy bohater, zakochany w Daisy, która później przyjmuje nazwisko swojego męża Buchanan, myśli, że ma szansę zdobyć jej miłość w tak wielkim stopniu, aby stała się jego żoną. Należy do innej sfery, dużo biedniejszej, i postanawia zdobyć majątek po to, by zyskać względy ukochanej. Dowiadujemy się później, że to właśnie mu się udaje, zdobywa wielki majątek, nie do końca zresztą uczciwie, i po 5 latach niewidzenia się z Daisy, która już w międzyczasie wyszła za mąż, próbuje zdobyć jej względy, tak jak to może robić bogaty, niezwykle przystojny, o barwnej osobowości mężczyzna. I to właśnie, i tego właśnie dotyczy utwór. Akcja toczy się w okolicach Nowego Jorku i Nowym Jorku w latach 20. ubiegłego wieku, a więc sceneria jest tutaj zachęcająca, jest piękna i niezwykła. Myślę, że tę historię wcześniej już stworzył Bolesław Prus w Lalce. Także nie jest to żadna nowość. Różnica polega na tym, że w Lalce mieliśmy do czynienia z mężczyzną dojrzałym. Tutaj jest to mężczyzna dużo młodszy. Początkowo poznajemy go jako młodzieńca zakochanego w bogatej dziewczynie, a później już jako mężczyznę zbliżającego się do trzydziestki. Tyle na temat historii. Myślę, że jest dość zachęcająca. A teraz chciałabym może poruszyć również problematykę tego utworu. Problematyka dotyczy bodajże idei. Idei, której człowiek poświęca życie, idei, która ma wpłynąć na jakąś zmianę, metamorfozę, na to, że to życie nabierze innego smaku. Tą ideą dla Wielkiego Gatsby'ego jest Daisy. To ona go pcha do rozwoju, to ona sprawia, że staje się bogaty. W sumie można by się zastanowić, czy to nie wygląda odwrotnie, czy to nie jest tak, że Jay Gatsby, pochodzący z ubogiej rodziny, nazywający się Jay Gatsby wcześniej, z rodziny żydowskiej, chłopak, który zdaje sobie sprawę z pewnych swoich niedostatków, pragnie leczyć swoje kompleksy poprzez zmianę swojego statusu materialnego, a Daisy jest, niejako wpisuje się w te jego pragnienia. Tak też można to
określić. Niemniej jednak chodzi o to, że on dąży do realizacji pewnej idei i jej się całkowicie podporządkowuje, a ta idea jest po prostu nie do osiągnięcia. Nie ma takiej możliwości. Może chodzi właśnie o to, że my czasami gonimy za szczęściem i szukamy go na zewnątrz. A powinniśmy wejść wewnątrz swoich problemów i tam szukać harmonii wewnętrznej, szukać satysfakcji z życia. Że nie wystarczy skupiać się tylko na tym, by naginać rzeczywistość do siebie, że może trzeba zrobić coś odwrotnego. To oczywiście daje do myślenia, sami po przeczytaniu dojdziecie do różnych wniosków. Nie wiem, czy moje tutaj rozmyślania rzeczywiście są trafne. Druga sprawa to sam bohater, Wielki Gatsby. Sam jego pseudonim, sama nazwa własna Wielki Gatsby w tytule już zawarta oznacza człowieka w jakiś sposób niepospolitego i to jest cecha bohaterów romantycznych. Właśnie on bohaterów romantycznych bardzo mi przypomina. Jest indywidualistą, co prawda nie całkiem działa w pojedynkę, ale jednak nieco się separuje od ludzi. Jest okryty tajemnicą, nie do końca wiemy o nim, nie wiemy o nim wszystkiego, nie do końca zdradza się. Na przykład nie bardzo wiemy, w jaki sposób zdobył w ciągu kilku lat tak wielki majątek. Poza tym jest to również człowiek, który przeżywa metamorfozę, czyli zmienia się z tego ubogiego Gatsa, Wielkiego Gatsby'ego, który kupuje olbrzymi dom w pięknej zatoce pod Nowym Jorkiem i zaprasza tłumy bogatych ludzi do siebie na niekończące się bale i imprezy. Zatem zmienia się on tak jak przeciętny bohater romantyczny. Teraz dodajmy jeszcze jego kontrowersyjność. Tutaj, no mówię, nie do końca postrzegam go pozytywnie, ale on nie jest człowiekiem w pełni czystym pod względem prawa. Przynajmniej mamy to gdzieś tam zasugerowane. Prawdopodobnie zdobył majątek albo poprzez handel alkoholem, wówczas ten handel był zabroniony, bądź też w jakiś sposób na giełdzie. Do końca nie jest to jasne. Poza tym bohater ten przeżywa wielką, niespełnioną, nieszczęśliwą miłość i ginie na końcu. To prawda, nie jest to samobójstwo, bo Wielki Gatsby miał wielki apetyt na życie, ale kończy się ta historia tragicznie. Także widzę szereg analogii związanych z bohaterami romantycznymi. Tutaj warto jeszcze skupić uwagę na innych postaciach, na przykład postaci Daisy, która nieco mi przypomina Izabelę Łęcką. Jest to postać narcystyczna. Kobieta niezwykle piękna, kobieta elegancka, kobieta wykształcona, pochodząca z wyższych sfer, a jednocześnie zimna, próżna, skupiona wyłącznie na sobie. Nigdy nie potrafiła kochać w pełni ani swojego męża, ani owego Wielkiego Gatsby'ego, który dawał jej tyle oznak przywiązania. Nie przyszła nawet na jego pogrzeb. Myślę, że ciekawą postacią jest też sam narrator, a opowiada to człowiek młody, który po wojnie wrócił do Nowego Jorku i chciał zrobić karierę maklera, Nick Carraway. On to właśnie obserwuje całą historię miłosną Wielkiego Gatsby'ego i Daisy jest powiernikiem Wielkiego Gatsby'ego. On inicjuje spotkanie swojej kuzynki Daisy z Jayem Gatsby. On jako jedyny znajomy przychodzi na pogrzeb bohatera. On też w jakiś sposób podziwia go, nazywając
wielki. Namawiam bardzo serdecznie do przeczytania tej miłosnej historii. Myślę, że może się spodobać. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Są to moje subiektywne, samodzielne refleksje. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na